Andrzej Gajcy, witam serdecznie w programie Onet Opinia. Moim gościem dzisiaj w studiu jest wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Aleksander Fogiel. Dzień dobry, panie pośle Radosławie Aleksandrze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie pośle, jak zdefiniowałby pan dzisiaj miesięczne zarobki osoby bogatej dzisiaj w Polsce? To zależy, czy pan pyta o osobiste odczucia w zależności od tego, ile ktoś zarabia, czy twardą statystykę. Dobrze, to ja pomocniczo mam pytanie. Mhm. Załóżmy, Kowalski zarabia średnio miesięcznie troszkę ponad 11 tysięcy złotych. To jest dzisiaj bogatym Polakiem, czy nie? Jest dzisiaj na pewno w górnej warstwie najlepiej zarabiających w Polsce. Rozumiem, że osobiście może się nie uważać za nadzwyczaj bogatego, odnosząc się na przykład jako porównanie do dajmy na to, majątku pana Kulczyka czy Gudzowatego. Ale pan porównuje od razu. Ale no, prawda jest taka, te zarobki powyżej 10 tysięcy złotych w Polsce to jest górne 10%, a zarobki powyżej, nie wiem, 15-17 to jest w ogóle górne 3%. Dobrze, ale nawet jeśli taki przysłowiowy Kowalski, który tyle zarabia, ile wspomniałem, mieszka czy posiada mieszkanie niecałe 40 metrów kwadratowych albo jeździ samochodem z 2013 roku, to wciąż jest bogatym człowiekiem, pana zdaniem? Na polskie warunki cały czas jest w górnych stawkach zarobkowych. Ja panu serdecznie gratuluję, bo to są pana zarobki. Jak sprawdziłem w oświadczeniu majątkowym złożonym w ubiegłym roku, właśnie tyle pan wykazał w oświadczeniu majątkowym, więc rozumiem, że czuje się pan mimo wszystko bogatym człowiekiem i zamierza pan płacić tę 9% składkę zdrowotną. Jak sądzę, zgodnie z Nowym Ładem, jaki tutaj zapisano. Jak sądzę, znajdujemy się obaj pewnie w podobnej sytuacji. Jeśli chodzi o zarobki... Wie pan, gdybym ja przeliczył moje dochody na ilość członków rodziny na utrzymaniu, to ja nie wiem, czy bym się zmieścił w średniej krajowej. Proszę mi wierzyć. No, jednak jestem optymistą. Jeśli chodzi o Nowy Ład, to faktycznie ta filozofia, która nami kierowała, polega na tym, że nieco większe obciążenia powinny przynależeć do tych, którzy są w górnych granicach zarobkowych. Ale pan naprawdę uważa, że to są górne granice zarobkowe? Bo tu mówimy, doskonale pan wie, o lekarzach, o nauczycielach, o, nie wiem, różnego rodzaju specjalistach, którzy czasami dorabiają sobie, czy jak to lekarze na kolejnych dyżurach. I dlatego, że zarabiają trochę więcej, oni muszą płacić naprawdę ten dodatkowy de facto podatek, który wprowadzacie razem z podniesioną składką zdrowotną, no bo to dotknie bardzo dużo ludzi. A choćby te dochody 7 tysięcy na rękę, no to mieszkając w dużym mieście, doskonale pan wie, że to nie są jakieś astronomiczne kwoty. Nie mówimy tu o zarobkach ludzi, którzy naprawdę są bogaci, którzy mają 100 tysięcy miesięcznie czy 80. Mówimy raczej o średniej krajowej. To po kolei. To nie jest kwestia, co ja uważam, to jest kwestia danych statystycznych. To są dane GUS-owskie w raporcie o zarobkach Polaków. 9 centyl, czyli te powyżej 800, chyba 800 zł, zarabia tylko 10% Polaków. No to nie jest kwestia, co ja sądzę. Po prostu takie są fakty. Tylko 10% Polaków zarabia powyżej niecałych 9 tysięcy złotych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, rzeczywiście część najlepiej zarabiających w Polsce, niezależnie od tego, od ich odczuć, to są naprawdę statystycznie rzecz biorąc najlepiej zarabiający w Polsce. Trochę więcej się dołoży, ale no, znajmy proporcje. W przypadku umowy o pracę, gdzie ktoś zarabia 15 tysięcy brutto, to jest 164 zł miesięcznie, ale nie zgodzę się z tym, co pan powiedział, że to dotknie bardzo szerokie rzesze ludzi. Ta reforma jest korzystna dla 18 milionów podatników, to jest 2/3 podatników, a korzystna nie. Nie, proszę poczekać. Korzystna lub neutralna, bo jeszcze jest ten element neutralności, dla 90% podatników w Polsce. 90% podatników w Polsce albo skorzysta, albo nie dołoży ani złotówki. Ale, trzecia sprawa. Pamiętajmy o tym, że właśnie, że ta część osób skorzysta, ale ci pomiędzy 6 tysięcy a 10 tysięcy brutto na umowach o pracę nie dołożą ani złotówki. Ale dla nich będzie zupełnie to neutralne. Ale oczywiście, że nie, bo to z waszych wyliczeń, choćby wiceminister finansów mówił ostatnio, że jeśli ktoś zarabia ciut powyżej średniej krajowej, czyli 6 tysięcy brutto,
to średnia krajowa na marzec 2021 roku według GUS-u to jest 5 929 zł i 5 groszy. Przygotowałem się, żeby nie było. Więc jak ktoś zarabia ciut powyżej tej średniej krajowej, czyli na rękę ma jakieś 4300, no to mniej będzie miał rocznie jakieś 236 zł. To są wasze wyliczenia. Nie. To są wyliczenia wiceministra finansów. I pytanie. Nie wiem, na jakim etapie były dokonane te wyliczenia. No, nie, no to ja powiem zupełnie, zupełnie dobrze, otwarcie. Otwarcie. To, czyli tutaj, lekarze. To, co tutaj tak. mamy w tym, te propozycje. Zresztą ja publikowałem to również na swoim Twitterze. Zapraszam wszystkich. 6 tysięcy złotych zarobku na umowie o pracę brutto, zerowy zysk, ale również zerowa strata do 10 tysięcy. I to są te założenia, czyli które będziemy realizować. Czyli jak ktoś zarabia dzisiaj do 10 tysięcy brutto, mówimy o lekarzach, nauczycielach i innych specjalistach, nie zapłacą więcej w związku z Nowym nie Ładem. Zapłacą więcej ani złotówki. Nie zapłacą więcej w związku z Nowym Ładem. Trzymamy pana rzecznika za słowo. Zobaczymy, jak będzie. A kiedy te około 100 projektów ustaw trafi do Sejmu? Bo to mniej więcej tyle potrzebujecie złożyć ustaw, żeby mniej to wszystko więcej, zrealizować. Mniej więcej. One będą trafiać sukcesywnie. Pierwsze na jesieni. Może tak, najbardziej pierwsze, które są pewnymi projektami przygotowawczymi, mają być już w najbliższych dniach gotowe. Te główne 5 filarów Polskiego Ładu, czyli 7% na służbę zdrowia, właśnie obniżka podatków dla 18 milionów Polaków, czyli kwota wolna 30 tysięcy, emerytura bez podatku, program inwestycyjny, one trafią na jesieni. No, cała reszta będzie. Od kiedy te projekty mają obowiązywać? Choćby te najbardziej głośne, jak tutaj wiele osób czeka na to, że państwo spłaci część kredytów hipotecznych, te nowe becikowe plus, jak to może nazwać, 12 tysięcy od drugiego i kolejnego dziecka. Od kiedy te przepisy mają obowiązywać? Planujemy, żeby obowiązywały już od początku przyszłego roku, czyli od stycznia 2022. A emerytury bez podatku także od przyszłego roku? Również. Kwota wolna, 30 tysięcy kwoty wolnej. No to, co postulowało chyba większość klasy politycznej od prawa do lewa przez lata. PSL twierdzi, że ukradliście im ten pomysł. My to realizujemy. No, jest kwestia jeszcze... No, przeciw to głosowało PSL w 2015 ramię w ramię z Platformą. Jest kwestia też pewnej sprawczości politycznej. To Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica to realizuje. Tak, to również ma wejść w życie od nowego roku. Także emeryci, którzy pobierają emeryturę do 2,5 tysiąca złotych, nie zapłacą ani grosza podatku. A jeszcze wracając do tego, pana deklaracji, tego ani grosza więcej podatku zapłacą także osoby na działalności gospodarczej, tak zwanym samym zatrudnieniu? Samo zatrudnienie jest sytuacją trochę inną. My cały czyli czas oni jako, zapłacą. My cały czas jako ten typ idealny czy wzorzec i w tych wszystkich wyliczeniach traktujemy umowę o pracę. Tutaj rzeczywiście też nie ukrywamy. Byłoby dobrze, gdyby duża część kontraktów pracy w Polsce była właśnie ale umowami. Ale doskonale pan wie, że większość umów to jest jednak na samozatrudnieniu, na jednoosobowych działalnościach gospodarczych i osoby, które nas dzisiaj słuchają, to myślę, że w dużej większości serdecznie pana pozdrawiają, bo oni zapłacą. Ja też serdecznie pozdrawiam, ale to spójrzmy na tę sprawę nieco szerzej. Znaczy, to nie jest tak, że większość pracy w Polsce to są jednoosobowe działalności gospodarcze. Ale dlaczego? Na przykład często one były wykorzystywane. Wiele lat temu, 10-20 lat temu, dlaczego one zaczęły się pojawiać? Bo pracownicy byli wypychani przez pracodawców tak zwane na JDG tak, po to, żeby pracodawcy mogli sobie obniżać koszty. Ale jaka jest sytuacja tych osób dzisiaj? Często po 10-15 latach orientują się, że w wyniku tego, że były na działalności gospodarczej, która była działalnością, no umówmy się, w dużej mierze fikcyjną. Nic się nie zmieniło. Cały czas przychodzili do tego samego biura, przy tym samym komputerze wykonywali tą samą pracę, tylko że wystawiali
wystawiali fakturę, a nie otrzymywali wynagrodzenie. Dzisiaj te osoby często się orientują, że będą miały 1000-1500 zł emerytury w wyniku tej optymalizacji podatkowej. Ale teraz... to jest też jedna z przyczyn, dla których chcemy sytuację tych osób unormować. Ale panie rzeczniku, w związku z tym, co tutaj zapisaliście, to osoby nie dość, że... zgoda to, co pan powiedział, miały niską emeryturę, to jeszcze o 9% więcej, czy 9% składkę zdrowotną zapłacą od przyszłego roku. Od pewnego również poziomu wynagrodzeń. No ale to już chyba się zgodziliśmy, że ta kwota to nie jest, to nie są najbogatsi Polacy. Ale rozumiem, że ma być uczciwie, sprawiedliwie ci, co zarabiają więcej, mimo że nie są najbogatsi, mają się dołożyć dla tych, żeby było, którzy mają mniej, i wtedy będzie sprawiedliwie i uczciwie. O to chodzi, tak? Wszyscy chociażby postulujemy, że wydatki na zdrowie powinny być więcej. Chyba nikt nie zaneguje kwoty 7% PKB. Oczywiście, tylko dlaczego niestety... lekarze mają za to zapłacić ze swojej pensji. Ale dobrze, ma być sprawiedliwie... Panie redaktorze, no systemy podatkowe tak wyglądają. Ale ma być sprawiedliwie i uczciwie, tak? Ma być w sposób progresywny i ma być w sposób proporcjonalny do dochodu. Skoro ma być tak sprawiedliwie i uczciwie, bo... wielokrotnie państwo tak podkreślali, prezentując ten Polski Nowy Ład, to kiedy w ramach tej sprawiedliwości poznamy prawdziwe dochody najważniejszego urzędnika Rzeczpospolitej Polskiej, czyli pana premiera Mateusza Morawieckiego, jego majątek wraz z małżonką? No, tyle czasu czekamy na ustawę o jawności majątków publicznych, majątków osób publicznych wraz z ich małżonkami. Ma być sprawiedliwie. Pokażmy, ile rzeczywiście majątku ma pan premier. Co stoi na przeszkodzie? Znaczy, tak, to po kolei. Bo pytał pan o zarobki. Kiedy poznamy zarobki premiera? No zarobki premiera znamy. Ale doskonale wiemy, jak majątku nie znamy. To jest sprawa pierwsza. Druga sprawa, no ustawa o jawności majątków polityków i ich rodzin, z tego co wiemy, z Trybunale Konstytucyjnym. No i to już jest poza moją decyzyjnością. I trzecia może sprawa. Może pana tak, ale może kogoś innego. Kierownictwa Trybunału, to prawda. Kierownictwo Trybunału tutaj ma na to wpływ. I trzecia sprawa, no jakbym chciał iść linią rozumowania pana redaktora, że sprawiedliwie i uczciwie według pana jest, jak poznamy majątek premiera, który składa oświadczenie majątkowe przecież. Ale go nie znamy w całości. To sprawiedliwie i uczciwie to by wtedy było, jakby każdy Polak składał oświadczenie majątkowe. Ale nieprawda, ależ to nieprawda. Nie, no, sprawiedliwie, panie redaktorze, ale każdy Polak nie jest osobą publiczną, a myślę, że powinniśmy oczekiwać od pana premiera, aby swój majątek jednak pokazał, jaki ma, a doskonale wiemy, że ma dość pokaźny razem z małżonką. Pan premier działa w tej sprawie zgodnie z przepisami prawa, niczego nie łamie, niczego nie zataja. I tak sytuacja wygląda w tej chwili. Dobrze, rozumiem, że ten majątek dalej będziemy ukrywać pod spódnicą i długo jeszcze będziemy czekali na tą ustawę. Kilka szybkich pytań. Ale powtarzam, ja nie chcę panu decydować o gościach, ale proponuję zaprosić przedstawiciela Trybunału Konstytucyjnego. Z pewnością powie dużo więcej niż wielokrotnie ja. Zapraszałem panią prezes Julię Przyłębską. Niestety, nie wiem z jakich powodów nie chcę wziąć udziału w programie. Kilka szybkich pytań. A co z zaświadczeniem 500+, bo ono mimo wcześniejszych wstępnych zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości, rozumiem, że nie będzie waloryzowane. W tej chwili Polski Ład nie dotyka kwestii 500+. Są rzeczywiście inne propozycje rodzinne, chociażby te 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko przez 2 lata. No, możliwości kredytu bez składu własnego. Będzie utrzymane na takim poziomie. W tym momencie 500+ jest bez żadnych zmian. A w Polskim Ładzie też nie znalazłem ani wzmianki o innych głośnych projektach, o których jeszcze nie tak dawno mówiliście, choćby o przeprowadzaniu kolejnych zmian sądowych w sądownictwie, których architektem jest minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Będzie kolejna reforma sądownictwa, czy nie będzie? Kolejnej nie, ta, która jest realizowana cały czas trwa. Mówił o tym zresztą nawet... To kiedy będzie kolejna ustawa? Mówił o tym nawet zresztą dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński, że tutaj są kolejne kroki potrzebne. Czekamy, no zobaczymy, kiedy będzie złożona. Ale ustawa jest gotowa? Do Sejmu. No to jest pytanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie znam. No to nie wiecie. No ja nie znam zaawansowania z prac nie znam. No, tylko pamiętajmy, czym jest Polski Ład. Polski Ład to też nie jest worek, do którego wrzucamy wszystkie kwestie, którymi będziemy się zajmować. No, dobrze. To jest program, to jest strategia na rozwój Polski po pandemii. I to są jej zasadnicze cele. Reforma sądownictwa jest niezwykle ważna, ale tutaj
skupiamy się na tym, żeby dogonić kraje rozwinięte Unii Europejskiej. Rozumiem, że w tej strategii nie ma także podatku medialnego od reklam, o którym też było dość niedawno głośno. To jest również kwestia poboczna. Podatkowanie, no oczywiście i jak najbardziej. Mówił o tym z kolei dwa dni temu premier Morawiecki w trakcie internetowego Q&A. To jest kwestia, którą uważamy za wartą pochylenia. Będziecie to realizować? Się. Kiedy będzie projekt? Też jeszcze nie znamy dzisiaj daty. Nie, jest to tylko element Polskiego Ładu. Tak jak mówię, Polski Ład jest strategią. Jest strategią. Wszystkich państwa zachęcam do przeczytania na stronie polskiład.pis.org.pl. Wszystko. Wszystko. Jest oczywiście promocja, ale pokażę jeszcze jedną rzecz, bo to jest wszystko sprawdzalne. Tu na ostatniej stronie mamy wskaźniki monitoringu Polskiego Ładu. Doskonale pan wie, że to są głównie hasła, a diabeł będzie tkwił. Ale nie, no jakie hasła? W szczegółach ustawowych. Wyliczenia, doskonale pan wiedział, że wyliczenia różne potrafią się dość szybko zmienić. Zupełnie na koniec, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Kwestie będą w ustawach, ale te założenia będą realizowane. Co z Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Czy Prawo i Sprawiedliwość będzie zgłaszało kolejnego kandydata, a jeśli tak, to kto nim będzie? Trwają ustalenia w Zjednoczonej Prawicy. Ale będzie ten kandydat nowy? Będzie nowy kandydat, a kto nim będzie, to jeszcze trochę cierpliwości. Lidia Staroń, forsowana przez Jarosława Gowina, tak nie? Nie namówi mnie pan dzisiaj na żadne nazwisko. Bardzo dziękuję panu rzecznikowi za udział w programie. Państwu dziękuję za uwagę. Oj, było trochę o tych podatkach i Polskim Nowym Ładzie, aby nam wszystkim wyszedł na dobre, a nie bokiem. Serdecznie pozdrawiam, kłaniam się nisko. Pozdrawiam również, tak właśnie będzie. Cześć.